Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w grze Rogue Legacy. I pewnie większość z was się teraz zastanawia, ale jak to, że Rogue Legacy, przecież to powinno być coś innego. No a powód jest, powiem wam szczerze, bardzo prosty. Udało się załatwić nowego pada do Xcloxa, znaczy mówiąc takiego nowego, fajnego, którego teraz będę używał. I cóż, no w związku z tym, że jest taka ekscytacja nowym padem, chciałem sobie zagrać jeszcze raz w Rogue Legacy, kiedy akurat jest przerwa w egzaminach i w ogóle, więc tak, no i oto jesteśmy. Ponownie, barbarzyńca. Tak jak to ostatnio zakończyliśmy, tym razem właśnie na padzie, który nie ma opóźnień. I tym razem to nie jest żaden zamiennik ani nic, tylko pełnoprawny pad od Xcloxa. I dlatego też przeproszę z góry, jeśli są jakieś kliknięcia czy coś, jeszcze nie miałem czasu go wyciszyć gumkami, recepturkami ani niczym innym, więc no, mogą trochę gałki klikać. Tak samo ten krzyżak, znaczy tak zwany D-pad, też może być dosyć hałaśliwy, ale ja się tym przejmuję. Póki co tylko cieszę się z tego, że mamy pada. No i lecimy. Dobra, dobra. W sumie nawet nie wiem, co więcej powiedzieć o tym wszystkim. Poza tym, że jak na razie to nawet nie idzie tak źle. Więc no. W sumie strasznie przygotowany jestem na ten moment. To tak mówię całkowicie szczerze, po prostu zazwyczaj staram się przygotowywać na to jakieś merytorycznie i w ogóle jakkolwiek, po prostu wiecie, do odcinka. Teraz takie, no mam pada, no egzamin dzisiaj już nie ma żadnego, to a prawda, bra, skoszę, zagram i tyle. I jakaś nowa rzecz, tak, nowa rzecz. I co my tu mamy? Kolejna wspomnienie tego Lemecha. Och, moje ręce nie chcą przestać, nie przestają się trzęść. Aha. Moja skóra jest pełna pickles, nie wiem, czy to są jakieś piegi, zmarszczki, czy niedoskonałości, ale mniejsza. A moje serce bije. Znowu czuję się żywy. Człowiek albo mężczyzna, ciężko tu określić. Nie, szczur! Nie! Człowiek szczur przyszedł, przyciągając się do mnie innego dnia z informacją. Aha. Okej. W zamian za oficjalną przeprosiny i jakieś tam podarunki powiedział wszystko, co wie o sekretnej rebelii. Powiedział mi wszystko, co musiałem wiedzieć. Listy, transkrypcje, wspominki i więcej. Nie jestem w stanie pojąć, jak coś tak wielkiego przemknęło się powyżej naszych szpiegów. Ale to nic nie ma znaczenia. Wszystko, co ma znaczenie, to to, że wojna nadciąga. A ja jestem jedynym z Eustarii, nie jestem nadal pewien, co to jest, bo nie sprawdziłem, który o tym wie. Moja szansa, by dowodzić moją wartość, nareszcie przybyła. Muszę pozostać cichy i spokojny. Przeczytać te dokumenty ostrożnie. Nikt więcej o tym nie może wiedzieć. Nie pozwolę nikomu zabrać mojej chwały. Dobra. A to idziemy. Dobra. Ja właśnie, tak, straciłem swoją jedną szansę, żeby tam się dostać prawdopodobnie. Oj, no trudno. No trudno, ale nie ma co płakać za tym aż tak strasznie. Damy radę. Pokonamy ich wszystkich, to nie jest ciężkie. No i mam jeszcze dosyć dobrą przeżywalność, jako że gram barbarzyńcą, ale tak. Pokonaj wszystkich wrogów, nie tracić życia. To może być ciężkie, szczerze powiedziawszy. Ale wiecie co, spróbujemy tak na dzień dobry, na pierwsze rozdanie, to niech będzie. Okej, chyba nie jest aż tak źle, jak na razie patrzę. Dobra, na spokojnie. Nie ma co się śpieszyć. Damy radę z tym wszystkim. I mamy to. Ta skrzynka dała nam te czerwone jakby krople. To był ten czerwony eter, czy jakoś tak. Jestem pewien, jak do końca nazywali, ale ogólnie to było coś. I tak, tutaj zginiemy przez tego gościa pewnie.
Przepraszam w sumie przez moją głupotę bardziej, ale okej. Wiecie co jest najlepsze? Tutaj tak mało życia, niby już na skraju śmierci, a inne klasy to teraz byłyby prawie że w pełni zdrowe. Ja. No cóż, barbarzyńcy i ich życie. Coś, co jest naprawdę dobre dla takich lam jak ja. Ale tak, super. Po prostu, no, nie mam nic do dodania wyjątkowo, no po prostu jestem tak zadowolony z tego, jak to wychodzi. Póki co i muszę przyznać, przyjemnie się gra na padzie teraz, kiedy moje skoki nie są uzależnione od kaprysu kontrolera. Oj, stęskniłem się za tym. Przy czym, dla tych, którzy to oglądają i mogliby też się interesować tym, co będzie z Mortal Shellem, nie. Nie wracam do Mortal Shella. Ci ucznicy, nawet jak mam w pełni sprawnego pada, są zbyt wkurzający. Jak na mój gust. Ale dobra. A i z tego co widzę, to teraz bossa raczej nie pokonamy. Za dużo natraciłem życia. Głupie sposoby. Okej. Okay. Wniosek na numer następny. Ten sztylet od razu szarżuje, jak tylko się go odskamieniuje. Więc no. Albo ten, no ucznicy, czy tam kusznicy, jak to tak zwało, kuszniczki, też to było inna ich nazwa. Czy tam i było, była inna ich nazwa w moim wykonaniu, ale ogólnie no właśnie ci przeciwnicy mnie zbyt wkurzają. Więc może kiedyś powrócimy, ale póki co, no jakoś mnie się to nie widzi. Wiecie, na wszystkim. A póki co tak, jeszcze skupienie. Walczymy, gramy i jeszcze ważna rzecz, o której warto, żebym wspomniał. Dzisiaj odcinek jest w 60 FPS-ach, gdyż nie dlatego, że jakoś wyjątkowo coś mogę lepiej niż było. A co? O nie, to jest jakiś test Harona, więc zginiemy na jedno uderzenie pewnie. Znowu. Właśnie nie dlatego, wracając, że wcześniej nie chciałem, czy coś się zmieniło w moim sprzęcie. Nie, po prostu okazało się, że byłem taką lamą, która ustawiła 30 FPS-ów kiedyś i zapomniała to zmienić, więc jej. Dobrze, że zauważyłem teraz, a nie za kilka lat. Ale dobra, teraz do wyboru test Harona albo hełm Hektora. Wezmę hełm Hektora, bo mamy jeszcze trochę wolny resolve. Pierwsza sprawa, druga nie chcę brać czegoś, co można zabić, a ten trial pewnie będzie nas zabijał. Okej. Okay. Kiedy mam poniżej 50% zdrowia, bijemy więcej obrażeń. Idealne. Zwracając uwagę na to, że mam poniżej 50%, to znacznie. I teraz moje ciosy biją 86. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay. Spokojnie. Dobrze, dobrze idzie. A teraz tak, spin kick mam pod tym przyciskiem, nie wierzę, nie zdążyłem uniknąć. To jest takie głupie. Ale to i to ja się zagapiłem, bardziej niż cokolwiek innego. Ale tak, zarobione, dużo, jakieś tam inne rzeczy. I do wyboru nowej postacie. Oj. Oj, wiecie co, to będzie ciężkie i wolę tego arcie nie robić Windwall, nie znam. Tutaj mamy zwykłego takiego, szczerze, powiem wam, że całkowicie to chyba wezmę barbarzyńcę znowu, chociaż nie. Może jednak Walkirię? Chociaż nie, dobra. Nie będę ukrywał, teraz mi zależy na zarabianiu szybkim. No i zgodnie z tym, co mówiłem, dwa podejścia będą na razie widoczne, reszta będzie już na cięciu. A póki co jeszcze, o, ciekawa sprawa, odblokowaliśmy tu nowe rzeczy. I mamy niby trochę, że trochę tego wszystkiego. 900 nawet co, jeśli mógłbym kupić kolejną rzecz, ale nie. Powiem szczerze, chyba kupimy sobie jakąś nową runkę albo nowe akcesorium. Chociaż akcesoria chyba mam pełne skórzane, póki co. Mam pełne skórzane. I wiem, że tylko z kolara bym też mógł ulepszać, ale to jeszcze nie teraz. Póki co zobaczmy, czy tutaj możemy jakąś runę kupić. O, nie mamy tych krwi całych właśnie, więc to jest takie smutne, że po prostu jak ich nie znajdziemy, to nie możemy tutaj nic zrobić. Nie, ale dosłownie chciałem sprawdzić, no niestety nie ma. To znaczy, że cóż, z rzeczy, które tu możemy zakupić, to mam do wyboru tylko i wyłącznie ten jakieś nowe wyposażenie albo coś tam. Ale póki co tak, moje ulubione dni to niedziela. Po prostu sobie każdy inny dzień, ale lubię tak, jak brzmią niedziela, czy w sumie dni słońca, wiadomo o co chodzi, ale tak. Dobra. I skoro tam nie można nic sensownego kupować, ja zestaw z kolara w sumie nie chcę kupować, ale to jest głupie. Powinienem sobie ulepszać sprzęt. Widzę czym prędzej. Tutaj zwiększę obrażenia. Tutaj witalność. Bo z drugiej strony to całe Unity stracimy. Tutaj inteligencja to nie. Dobra, wiecie co? Kupimy.
A, dobra, i tak mamy Unity 20, więc mogę wziąć sobie takie coś. Dobra, bierzmy broń z Kolara, żeby jeszcze więcej bić. Jej, był 72 tam chyba wcześniej, a teraz będzie więcej? 77, dobra. Okej, okay. Dobra. Wielkiej różnicy nie ma, ale idziemy. Resztkę oferujemy oczywiście Harnowi. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Aby po prostu te, ta gra miała nas w opiece. I przy okazji chyba mieliśmy coś jakiegoś artefakta. O! Co 6 pokonanych wrogów dostajemy darmowe zablokowanie obrażeń. Fajne, nawet bardzo. Albo chcę monetki i... Okej, okay. Musimy być spokojni i ostrożni, jeśli chcemy przeżyć. I nie ukrywam, barbarzyńca fajna sprawa, ale fajnie byłoby zdobyć inną broń. Bo ta siekierka barbarzyńcy, jakkolwiek nie przeczę, że fajna, to... No niestety ma jedną wadę. A są nimi... obrażenia! Z taki skręciołka. Wiecie, nie to, że są złe, ale... No w moim odczuciu ciężej nimi po prostu dobić coś niż takim z ziemi. Czasami są właśnie wrogowie, których można tylko skręciołka. Ale dobra, mniejsza. I kolejna sala, będziemy mogli zmniejszyć do 5. A tu mamy jakieś przeżytą kość. Jeśli to weźmiemy, to już nam życie będzie się zmniejszało. Powiem szczerze, że to może być niebezpieczne, ale zaryzykuję, bo chcę zobaczyć, co ta kość robi. I kość... O! Zdobywanie HP upów, kiedy mam pełne życie, zwiększa max HP. Fajne. Okej, teraz na spokojnie, damy radę. Okej, damy radę, nawet nie musiałem się tak stresować i przy okazji... A gdzie my teraz jesteśmy? A no tak, zapomniałem, mam kartografa, więc ciężko stwierdzić, gdzie my jesteśmy. Okej, dobra, teraz już wiem. Jak pójdziemy tutaj w dół, to powinna być właśnie ta taka salka. Zaraz, ze skarbami może. Tak. I proszę, plus 26 max HP. Opłaciło się póki co. Tak. Taka salka, dobrze, teraz będzie na dole taka z znakiem zapytania. No, okej, jakoś się umiem tym nawigować. A wiecie, co jest najlepsze? W ten sposób możemy pójść łatwo do bossa. I może nawet skorzystam, ale póki co słuchamy kolejnego wspomnienia. Plan rebeliantów jest dosyć sprytny. Najpierw zaatakują nas przy bramie. Ale to jest tylko dywersja, by zebrać straż. Prawdziwa walka będzie na ceremonii powrotu. Tylko pali sekretny tunel od zachodu, który doprowadzi ich bezpośrednio do terenów ceremonii. Zawsze wiedziałem, że ceremonia jest niebezpiecznym wydarzeniem. To dlatego zawsze starałem się zachować jej datę w tajemnicy. Jedyni, którzy wiedzą, gdy ona nastąpi, to ja i pozostali Eustaris. Żeby oni odkryli, kiedy ona będzie, jest niemożliwe. Chyba że jest pomiędzy nami jakiś zdrajca. A każdy ruch, który teraz zrobię, musi być dokładnie rozplanowany. Muszę powrócić, by dokonać kontemplacji, czegoś tak. W wieży światła ukryłem sekretne drzwi obok odległej ściany pomiędzy 5. a 6. latarnią. Okej. No nie. To widzicie, straciliśmy okazję znowu do zwiększenia sobie max HP. Ale trudno się mówi. Ale okej, fajne sekrety jakieś takie tu wychwytujemy. I tak, jakaś zdrada, jakieś większe motywy, no zobaczymy, dokąd to doprowadzi. A póki co cieszymy się z tego, ile zrobiliśmy i... Do bossa którędy. Prosto i będzie boss. Wiecie co? Będę tej decyzji pewnie szybko żałował. Ale tak.
Może warto byłoby właśnie sprawdzić sobie tego bossa. I w ogóle zginę tu pewnie. Ale to jest też takie wkurzające bardzo, że dosłownie wszyscy minibossowie, których bym tylko widział, gdziekolwiek, zawsze, podkreślam, zawsze mają to swoje blokowanie tarcz i tych ataków. Okej, straciłem bloka i oczywiście wpadłem na to. A, super, po prostu dwóch takich musiało to być, no bo jakby inaczej. Chociaż ten chyba nie miał akurat bloka. Ale dobra, i gdzieś się zgubiłem. Tak, gdzieś powinien być chyba bossu, a go nie widzę. Więc tak, pewnie już zagubiłem wszystko. Albo idziemy w sumie... A, okej, dobra, dobra. Teraz tu i potem do góry. Dobra, jesteśmy w tej sali, to teraz tak. W bok, do góry, w dół i w bok. Bok, nawet nie będę czekał na nic, mam mało HP, wiem, ale no. Chociaż dobra. Spróbujemy zdobyć jeszcze kilka HP upów może. Czemu w sumie leczeń, nie HP upów. HP upów tutaj jako tako nie ma. Dobra. Nakrzyczę na ściankę, bo widzę tutaj ten sekret, a jest to... Fajna sprawa, fajna nawet bardzo, powiem szczerze, polecam. Okej, i w sumie już zgubiłem wątek, jak zwykle. Jestem rozproszony swoim rozproszeniem. Brawo ja. Ale tak, spokojnie. Dobra, czterech mamy pokonanych, albo jeszcze czterech zostało do pokonania. Dobra, to jest ilość pokonanych. Czyli następny atak będzie zanegowany. Fajnie, fajnie. Teraz do góry miałem iść, chyba, nawet zgodnie z moim planem oryginalnym. Dobra. No niestety, straciłem. Jeszcze stracił HP, no. Czemu ja tak nie umiem? Wytłumaczcie mi proszę, bo ja tego nie rozumiem. Ale tak, nie jest źle, pomijając to, że nie umiem. A nie, teraz już w dół. Tak. Więc no, pomijając to, że naprawdę nie umiem, w napadzie gra się przyjemnie, muszę wam przyznać i... Tak przyjemnie, przyjemnie, nie przyjemnie, w sensie... A może być. To naprawdę dobrze. I się to też zauważyć tym, że właśnie... Nawet takie, o proszę, odbijanie się od wrogów będzie mi bardziej wychodziło. Prawda, zawsze też mogę zlamić. Nie wiem, od czego mogę się do końca odbijać, od czego nie. To jest pierwsza sprawa, a druga... Mój refleks nie jest najlepszy, ale... No, mam nadzieję, że to widzicie. Naprawdę napadzie się gra znacznie skuteczniej, lepiej i tak dalej. I dobra, mamy bossa. Ale zanim tamto... szybko tylko postaram się zdobyć jak najwięcej. Wiecie, żeby coś fajnego może odblokować, jak i tak padniemy. Bo nie ukrywajmy, raczej walka z tym bossem będzie na zasadzie padnę bardzo szybko. Ale dobra. A, zapomniałem, że mam też tu takie delikatne leczonko jeszcze tutaj. Ale dobra, leczymy. No się leczymy. Lecimy, walczymy. Pong. Pong. A, okej, dobra. Czyli on rzuca sztyletami. Potrafi też takie coś robić. Czyli ma różne tak jakby formy związane z atakowaniem. I wpadliśmy w sztylety. No cóż, to było do przewidzenia, że zginę, ale przynajmniej już więcej o nim wiemy. Nie jest aż taki może straszny. No i przy okazji nie zauważyłem, że nawet mam drugą rangę na barbarze. Co to jest? Wiecie co? Możemy odblokować nowe rzeczy, ale zanim cokolwiek to... Co to jest? Twoja broń i talent są losowe. Pierwsza coś takiego widzę, w ogóle jakieś... Jakieś dynamity możemy zostawiać. Co to jest? Wiecie co? To jest piękne po prostu. To jest po prostu piękne. Nic więcej na ten temat nie jestem w stanie powiedzieć, ale dobra. Skoro coś takiego się już zdarzyło i wiem, że mógłbym jego kupić, a bardzo chciałem zobaczyć, co to jest, ale nie, jak mam coś tak pięknego, to żal byłoby to brać.
Ulepszamy obrażenia od broni, ile się da. Żeby po prostu może jakimś cudem bić zamiast 8 to więcej z tego kręciołka pojedynczego. Dobra, 9, jest dobrze. Okej. I powiem wam szczerze, to jest chyba najdziwniejsze, co mi się przytrafiło w tej grze. I cóż, z tego powodu chyba zrobię trzecie podejście też w pełni widoczne. Ale póki co... Śmiertelniku, czy znasz imię istoty, czy tam bytu, jak zwał, tak zwał, które siedzi na szczycie tych doków? Emanuje z niej moc i autorytet. Aha, interesuje mnie ona. I muszę się z nim zapoznać. Okej, okay, dobra, to jest ta wiedza i jakieś tam rzeczy mamy, ale mniejsza. Więc jedziemy nadal kręciołkiem, no to będzie piękne. Dobra, dawaj, dawaj Karun, jedziemy. Musimy zwyciężyć. W sumie z tym Eustachem może bym nawet wygrał w takim wypadku. Dobra. Ciekawa rzecz. Dobra. Ciekawe, naprawdę. No, nie wiem, co więcej wam powiedzieć. O, kolejny dziennik. Zbierałem więcej i więcej ludzi, Jay. Ludzi jak... takich jak my. Ludzi, którzy mają dość życia tutaj, na dole. Jest tutaj pamiątka w Cytadeli, która pozwala zdobyć ludziom niesamowite moce. Moce, które pozwalają daszować przez powietrze, czy dosłownie jak latanie. Aha. Wysyłam rekrutów, by zdobyli tą moc, ale tylko kilku wystarczająco silnych może przetrwać wyzwanie tej pamiątki. Jeśli byś pomógł ich wytrenować, na pewno mogłoby być ich dużo więcej, Jay. Ty mógłbyś być tą różnicą. Coś wielkiego się dzieje. Ludzie mieli dosyć. A ich wściekłość wylewa się na ulicę. Wojna się zaczyna. Mam tylko nadzieję, że będziesz z nami, gdy to się zacznie. Z albo Z. Ale ja wolę mówić chyba Z. A póki co... Okej. Okay. Ciekawa sprawa, bo wiecie, narzekałem na barbarzyńcę, który się kręci, a tutaj mamy dosłownie teraz jakąś dziwną broń, która jest totalnym kręciołkiem. I co tu mamy? Heavystone Bargain. Albo Vanguard's Banner. A zobaczmy to. Heavystone Bargain. Broń zdaje 100% więcej obrażeń, ale ma 2-sekundowy czas odnowienia. Wiecie, to jest idealne dla nas, patrz na to, że możemy wiecznego kręciołka zrobić. Po tylko 2 sekundy przerwy. I możemy dalej kręciołka, ale mówicie, to super. Nie wiem, też nie staliśmy się jeszcze wolniejsi w tej formie. Ale jeśli tak, to wybaczcie. Ja jednak nie zmienię niczego. Będę nadal jeździł jako kręciołek, nawet się przejmujący magią. Co z tego, że jestem czarodziejem w teorii. Po prostu bijmy, bijmy i zwyciężajmy. Muszę wam przyznać, że nie spodziewałem się takich dziwnych rzeczy. No, gra już i tak mi zaskoczyła mocno różnymi... A, to będzie powtórka z tego, co widzę, bo nie ma wykrzyknika. Ewentualnie sprawdzimy za chwilę. O nie. Kręciołka nam wyłączyli. Wiecie, jeśli go wyłączą, to potem będzie ciężko. Ale dopóki go nie wyłączą, no to jesteśmy... nie do pokonania. Po części. To jest piękne. Muszę być po prostu ostrożny, żeby się kręcić i nie dać się trafić, a poza tym to jesteśmy potężni. Naprawdę. Czarodziej z jakimś wielkim młotkiem, który się wiecznie kręci. Muszę przyznać, że te dźwięki trochę irytują na dłuższą metę. Okej, fireball. Jeszcze tak przy okazji. I zdecydowanie fajnie byłoby może je wyłączyć, żeby przyciszyć, ale zajmę się tym później ewentualnie. A póki co idziemy szukać bossa. W sumie to jest chyba teraz najistotniejsze dla nas. Odnaleźć bossa i spróbować go może zakręcić na śmierć, czy coś? Chociaż nie. O, cholera, zniszczyłem. Oj, to jest teraz piękne. Co z tego, że ma tarczkę, jak ja mogę go tak po prostu pokonać super szybko. A, kulą ognia przy okazji nie można celować, jak teraz zauważyłem dopiero. No jest trochę smutku, ale dobra. I tak daliśmy radę. O, jakieś
boso oko. Lecz walka z nim jest trochę trudniejsza. Tymi rzeczami stracimy tutaj dużo HP, prawdopodobnie. Okej, okay, gdyby nie pancerz, to byśmy zginęli. Dobra. Dobra. Nie wierzę. Naprawdę tak zlamiłem. Ale dobra, dobra, powiem wam szczerze, to nawet teraz mnie nie boli. Bo to i tak był taki śmieszkowy przebieg testowy. A póki co, no... FMF fan, nawet nie wiem co to jest. Hero Complex, nie wiem, to Perfectionist. Okej. Okay. Zabiam tego perfekcjonista, ale powiem szczerze, nie wiem co to powoduje i trochę jest to takie... delikatnie niepokojące. Minimalnie mi zabrakło na smoki. Naprawdę to jest smuteczek, chociaż dobra, z drugiej strony mogę wziąć coś takiego, więc... Albo to, albo tam Assassina chyba? To był Assassin, dobrze kojarzę? Tak, Assassin albo Gunslinger. W takim wypadku powiem wam szczerze, no chyba bierzemy... Assassina. Jakoś tak, preferuję Assassina od Gunslingera. Trzy uderzeniowy cud. Dwa ostrza, trzy uderzenia. Okej, okay. Assassin daje sas do słowa sas. Trochę dziwne, ale dobra. Szkoleni w sztuce trzy uderzeniowego combo. Tylko trzy uderzeniowego combo. Assassini są wszystkim, jeśli chodzi o wejście i wyjście. Po trafieniu wroga trzy razy. Okej. Okay. Czy chce Assassina? Oczywiście, że chce. I... on skill crits and spin kicks deal damage? Okej, wiecie co? To jest wredne, aby tylko w ten sposób... I tak będziemy mogli zdawać obrażenia. Okej, okay, to perfekcjonizm jest w takim razie zły. A tutaj? Ja już nic nie biję. Okej, okay, dobra, dobra, to jest okropne. I przy okazji coś tutaj chyba mieliśmy, a nie, to tylko to. Okej. Okay. Przy okazji, coś jeszcze masz coś do powiedzenia? Śmiertelniku, słyszałem, że Lady Queen uwielbia niedzielę. Też lubię niedzielę. Jak mógł, a co? Aha. Jak mogę jej to pokazać, że my, byty o wyższym celu, mamy podobne gusta? Dużo kropków. Niedzielę, czyż nie? Okej, okay. Dobra. Leci w takim wypadku i powiem wam szczerze, no... Naprawdę nie wiem co powiedzieć, ale prawdopodobnie skazałem się teraz na śmierć. Biorąc z perfekcjonistę. Z drugiej strony to 50% do złota mnie zachęciło. Więc tak, no... Więc niż... A tak, bo jeszcze plus 10 tam. Później. Okej. Okay. Ej, dobra. Dobra. Przynajmniej zwykłe, tak jak widzę, też nadal odciągają wrogów. Będzie ciężko, ale tak. Przynajmniej te skill kryty, jak to się nazywało, mamy bardzo łatwo. Okej. Okay. W ogóle mam jakieś 10% szans na jakiegoś super kryta. No, proszę cię, gro. Dziękuję. Dziękuję. A i w ogóle przy okazji, patrzcie, dopiero to zauważyłem, że mam w sumie tego skilla fajnego, który pozwala nam zniknąć. Zresztą pamiętacie, chyba go nawet używałem. Na jakiś czas znikamy i po prostu... jesteśmy wtedy niewrażliwi na obrażenia, więc w jakimś takim pokoju typu don't get hit, idealne. Okej. Okay. I okej, okay, tutaj pokonaj wszystkich wrogów też nie powinno być aż takie ciężkie. Pomijając kwestię, że no, będziemy pewnie je często trafiani, więc dobrze, że nie mamy don't get hit. Wiecie, gdyby nie to, że tylko skill kryty biją obrażenia i tak dalej, to byłoby lepiej. Ale dobra, najważniejsze, że nawet jeśli zwykły atak nie bije obrażeń, to przynajmniej manę nadal ładuje. I teraz proszę. Włączamy tryb super po prostu... tego. Kradania się.
Muszę teraz dużo uderzeń zrobić, co prawda. Potracić jeszcze więcej życia, bo jakby inaczej. I mogę to znowu uruchomić na jakiś czas. Fajne, fajne. Podoba mi się. Podoba mi się. Zdecydowanie asasyny będą jednym z klas, który będę bardziej preferował. A teraz tak, tutaj i... O, jest jakiś wróg. Dobra. Dobra. O, i przykład zauważyłem, że tylko ten trzeci atak ładuje to, ale za to podwójnie. Okej, okay, dobra. Czy tak, naprawdę już pomału kończy mi się pomysł, co mam mówić i jak się mam zachwycać tym wszystkim, ale... Temu ja zdaszowałem. Dasz mógł mnie zabić. Dobra. Ale wracając, zdecydowanie częściej będę mógł korzystać z asasyna, jeśli będzie dostępny, bo przyjemnie się tym gra. W szczególności pomyślcie sobie, jakby było przyjemnie, gdybym nie był zmuszony tylko do robienia skill krytów, żeby zdawać obrażenia. Po prostu te kule ognia, na przykład, jeśli bym o nich pamiętam, no pomyślcie, ile by one... Jakbym naprawdę miał tutaj łatwo z tym moim o tym. I gdybym też pamiętał o tym, którym przyciskiem się robi tutaj spin kiki, bo ciągle mi się to myli z dashem. Ale tak, to jest tylko moja wina. Moja wina, moja bardzo wielka wina, że tak to powiem. I tak, dobra. Lecimy dalej, jestem na skraju śmierci. Teraz jestem na skraju mniejszym, ale nadal śmierci. I dobra. Okej, już widzę, że też są dobrzy do odbijania tych siekier. Tylko muszę spamić w X-y. Żeby to się udawało. Okej, okay, super kryt przy okazji wlazł. I tak, mój cel, powiem wam szczerze, jeśli chodzi o tę postać, jako że tak jest kiepsko. Jest bardzo prosty, nawet nie chcę iść na bossa, bo tylko na skill krytach, no proszę was. Przecież nie ma szans. A właśnie, przy okazji... Ataki z dasha nie są krytami z automatu? Chyba. Chyba coś w tym było, ale mniejsza. Mów się, że zginę przez zwykłe oczko. Ja. Przez zwykłe oczko prawdopodobnie zginę. Nie, dobra, przez własną głupotę i wskoczenie we wroga. Ale dobra, no to smutne. Nie udało się. I... Atak paniki, nawet nie wiem, co to jest atak paniki. Ale dobra, biorę kucharza, który jest wampirem. I cóż, tym razem już zgodnie z obietnicą. I to tak serio, 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 100% serio, bez żadnych wymówek. Widzimy się, jak coś ciekawego się po prostu stanie na podejściu, a póki co jeszcze kupujemy tylko takie coś, żeby odblokować nową rzecz i... Relikty będą kosztować mniej tego całego resolve, fajne. I teraz znowu coś mam do powiedzenia. To mędrców pytał mnie, czy robię coś dzisiaj. Powiedziałem, że nie. Coś tego typu. Powiedział ok i potem poszedł. Nie rozumiem, o co mu chodziło. Totemy będą ze sobą flirtować. Ale dobra, mniejsza. No w ogóle patrzcie, wszystko wydaliśmy idealnie, że został tylko w tamtym, więc... Widzisz, Haron, nic nie dostajesz. Tak to jest, jak nie wychodzą mi podejścia. Ale dobra, jak mówiłem, widzimy się za chwilę, jak coś ciekawego się stanie. Bez komentarza. Bez komentarza, naprawdę, zginęłem strasznie szybko przez to, że zapomniałem o wampiryzmie. Okej. W takim wypadku mam teraz kogoś, kto będzie walczył łyżkami. I niestety, no, nie zarobiłem na nic, więc strata będzie strata. I tak to było i... O co z tym chodzi? Okej, czyli po prostu rzucam łyżkami, które się odbijają. Tak, jeszcze mam coś do powiedzenia znowu. Okej. Śmiertelniku, udałem się na randkę z Lady Queen. Randka wyszła perfekcyjnie i była ukończona w mniej niż 10 sekund. Wydaje mi się, że to był rekord świata. Po raz kolejny sam siebie zaskoczyłem. Czym dokonam czegoś takiego, ale dobra, mniejsza. A teraz co ona ma do powiedzenia? Sami zastanawiam mnie, dlaczego tak bardzo lubię bronię.
Nie lubię walczenia i nie lubię, jak ludzie sami siebie ranią. Wydaje mi się, że lubię tą elegancję ponad wszystko. Prostotę narzędzia stworzonego w jednym celu. Oddanie ludzi, którzy uczą się go dzierżyć. I te niesamowite combo. Okej, w sumie tego jak ile biją te łyżki? Więc kwestia, że ciężko będzie tym trafić. Okej, odbiło się i nagle 92. Okej, to jest piękne. I po jednym odbiciu łyżki mają krytyki. Ale bez tego nadal nie w mile. Bez krytyka. A, dobra. Nie dowiemy się tego, więc lecimy po prostu i tak. Jakoż mam coś totalnie nowego, to jednak, no. Chcąc, nie chcąc, pokażę wam całe podejście. I znowu nie wyszło nic z mojego planu. A trudno się mówi. Jakoś to przeżyjemy. Ładne, że możemy rzucać łyżkami we wszystko. Okej, to było szybkie. Okej, dobra. Bazowe obrażenie łyżki 40. Nie jest tak źle. Gorzej tylko z trafianiem, wiecie. Ale dobra, jakoś to będzie. Łyżka. Dziękuję. Nie, to jest piękne. Ciekawe mi tylko, dlaczego dopiero... Dobra, może inaczej. Co sobie oni myśleli, tworząc takie dziwne bronie? Dlaczego dopiero teraz zaczynałem się pojawiać, wiecie, te perki? Czy wcześniej miałem takiego pecha, że się po prostu nie pokazywały i tyle, czy jak? Okej, może będę bliżej. Nie. Dobra. Tutaj prawdopodobnie stracę trochę życia. There's the Spear Maiden. A, i dobra, na point blank, że tak to nazwę, czyli na bezpośrednim kontakcie mogę nadal rzucić łyżką idealnie w twarz wrogowi. Okej, czyli mam atak, który zadaje 40 obrażeń z potencjałem na odbicie się za 92. Nie, to jest piękne. Muszę przyznać, naprawdę podoba mi się to. Nie wiem jak wam, ale pomijając to, że ta gra nie jest aż tak poważna, jak można byłoby tego oczekiwać, naprawdę podoba mi się to, w którą stronę to zmierza. Twórcy widać, że postarali się z tym wszystkim. A, dobra. Szybki dasz. Szybki dasz. I dobra, nie tracimy za dużo życia. Tutaj, halo. Dobra, dziękuję. I teraz tu, dziękuję. No oczywiście zanim zmasteruję łyżkę, to trochę czasu pewnie minie. Ale no. Pomimo tego, że mam dziwne łyżki, to się udaje. Jakoś nawet wygrywać. I w sumie w takiej sytuacji też zastanawiam się, czy nie najlepszym wyborem teraz byłoby pójść w sumie zobaczyć tego, nie bossa, tylko ten herum, który ostatnio się nie udało. Ale no cóż, już wlazłem teraz na challenge, to muszę sobie przejść challenge najpierw. Okej. Jakoś damy radę. Okej. Okej. Przyznam szczerze, tutaj ciężko będzie mi chyba sobie poradzić przy użyciu łyżek. Ja. I on od razu odmarł. Nie wiem, czy to kwestia tego, że dostał łyżką, czy co. Prawdopodobnie tu padnę. Głównie przez własne nieogarnianie. Aha. Tak, prawie cały HP straciłem i teraz jeszcze coś takiego. Nie. To jest smutne aż. Ale dobra, coś tu mamy i jest to... po metalu. Przyda się, wiecie. Kończył. No szkoda tylko, że straciłem tyle życia. Można powiedzieć, że po części nawet na marne. Masz z łyżki. Dziadowska siekiera jedna. Masz z łyżki. Dobra. Czyli już widzę, gdzie spotkamy śmierć. Skoro nie mogę trafić tego czarodzieja, to pewnie tutaj zginę. Ciekawe nie, ale skrzynka jakaś dobra. Jest gotówka, super, tylko... Jakby to na swój teraz powiedzieć, że... Chyba jednak te bronie tam są bardzo specyficzne.
mogę więcej czasu do przećwiczenia, używania ich niż takie standardowe. Przynajmniej do tej pory tak mi się wydaje. No bo widzieliście też ten młotek, który za tą cechę dostałem. Super był, ale z drugiej strony, no... Trzeba było też trochę się postarać z nim. 9 obrażeń, po prostu, z kręciołkiem, który nas spowalniał, no, nie jest zawsze, no, najlepszym wyborem. Jeśli się to dobrze pracowało, to widzieliście, jak rzeź można było robić, mimo tego, że zlamiłem totalnie i... Okej, czyli tam jest przejście teraz dalej. Tak samo wydaje mi się z łyżkami, wiecie, że to jest przykład broni, która jest wszechpotężna, jeśli się potrafi już ją dobrze wykorzystać. Gorzej tylko z tym, że no, jeśli chodzi o takie wykorzystanie, no co... Bardziej na farcie to się robi, niż tak świadomie. Przynajmniej ja tak na razie mam. No proszę, widzicie. Wrzuciłem tą łyżkę tego niechcenia, przypadkiem, w sumie nawet można powiedzieć, chociaż... Tak był to rzut z premedytacją. Ale wracając. I nagle takie... Albo krytyk, albo nie trafiam. Po prostu szanse 50-50. Nie, zdążyłem z Pinkika zrobić, a tam był jeszcze jakiś boss o wróg. Aj, no cóż. A cóż, smutne to. I tak. Nie planowałem tego wszystkiego, mówiąc szczerze, tego odcinka i tak dalej. Ale jakoś tak to, że po prostu udało się dorwać tego pada tanio, dosyć to mnie zmotywowało, więc... To tyle. Po prostu, przy okazji, powolne opadanie, to jest fajne, muszę przyznać. Tak, zdecydowanie fajne. Jeśli tak połączyć z innymi cechami, to będzie super, ale mniejsza, czy pogadajmy. Ten Eustachy, jak już wymyślałem, czy tam Eustery, może to właśnie Eustachy, nie wiem. Ale Lameach ogólnie był pierwszym magicznym ostrzem, wiesz? Przed nim rycerze po prostu machali mieczami, a magowie po prostu machali zaklęciami. Ale jak on przejął to wszystko... Aha... Pewnie, że wszyscy są interdyscyplinarni. Okej, co by tutaj przytoczyć? W sumie się strasznie plączę z tym dzisiejszym gadaniem, ale mniejsza. Uważał, że to jest ważne, żeby każdy był... Chociaż podstawy wszystkiego. Teraz... Rycerze mogą używać mieczy i rzucać zaklęcia. A magowie? A cóż, oni nadal tylko rzucają zaklęcia. Magowie mają naprawdę słabe ramiona. Tak. Okej, to jest jakiś dialog o tym. O bokserach, przypadek otworzyłem. Okej, ale nikt nie może równać się noga w nogę z bokserem. Pewnie dlatego, że używają głównie broni. Ale naprawdę, kiedy masz wątpliwości, twoje pięści są twoim najbardziej niezawodną bronią. Nie tylko to, ale bokserzy są też super atletyczni i mogą po prostu chodzić między wrogami. Jeśli wróg nie atakuje, bokser może się pomiędzy nimi prześlizgnąć. Plus może rzucać ludzi. I to już odkryliśmy pewnie. Okej. Czyli w ten sposób tutaj się robi ten atak teraz. Okej, nie jest tak źle. I to tak. No, wszystko jak najbardziej w normie. I cóż. Jakieś rzeczy niby możemy sobie kupić, to zobaczmy, co to będzie. Nie, stać nawet. A nie, brakuje nam tych tamtych kropli, więc pewnie coś u czardzieja. Znaczy jakiegoś czardzieja, u kowala. Stracimy Unity? Nie, jeszcze nie stracimy, więc możemy to w sumie wymienić tak po prostu. To ja też to szybko zrobię. Jej, na tym zakończymy już naprawdę. I cóż, dziękuję wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. I cóż, osobiście jestem bardzo zadowolony z tego, jak się sprawuje pad. Mimo tego, że nadal dla mnie oczywiście, to gra się bardzo przyjemnie teraz, kiedy mam swobodę skakania i nie tylko, przez to, że te po prostu przyciski ładnie wchodzą, bez żadnych opóźnień. A wiecie, to jest różnica właśnie między padem oryginalnym i nowym padem. A padem, który już był używany jakiś czas, jeszcze jest, jak się okazuje, talnią alternatywą. Ale dobra, mniejsza o to, dziękuję bardzo. No i cóż, wyczekujcie odcinków z innych gier już niebawem, no i trzymajcie się. Hej, hej!